Siemaneczko, z tej strony Anton, witam i zapraszam na kolejny materiał dotyczący nowego dodatku do Farming Simulator 22, tego dodatku platynowego. Kontynuujemy rozkminianie nowych kontraktów, które przyszły razem z platynowym dodatkiem. Podstawy tych kontraktów, różnice między standardowymi i pierwszy kontrakt, który sprowadza się do usuwania suchych drzew, zostały już ogarnięte w innym materiale. Link do niego, jeżeli nie obejrzeliście jeszcze, oczywiście zapraszam. I link do tego materiału w prawym górnym rogu. Teraz przechodzimy do pozostałych dwóch rodzajów kontraktów. No i następnym w kolejności będzie kontrakt, który się nazywa kontraktem na usuwanie skał. Co tutaj możemy przeczytać? Dostępne są również misje usuwania skał, które polegają na zniszczeniu zaznaczonych skał na określonym obszarze. Będzie to wymagało zamontowania młota hydraulicznego na miniładowarce. Upewnij się, że niszczysz jedynie zaznaczone głazy, ponieważ błędy będą karane. To, że błędy będą karane, to już wiemy, bo jak robiliśmy kontrakt na usuwanie suchych drzew, no to tam popełniłem pewien błąd i zostałem ukarany. Tutaj mam nadzieję, że takich błędów nie będziemy popełniać chyba już. Dobra, tak więc wchodzimy sobie do tego menu z kontraktami i wybieramy sobie teren 21 i teren 31, czyli te farmlandy. Co ciekawe, zobaczcie, na tym 34 mamy 8 skał do usunięcia i za to możemy otrzymać 3,3 tysiąca, a tutaj o jedną skałę więcej 4,400. Tak więc zdecydowałem się na land 21, co ciekawe, tutaj jest land 21, a tu jest 34, tak więc sąsiadują. No i tutaj do wykonania tego kontraktu niezbędnym jest młot. Taki, o proszę bardzo, to się jest Paladin SFB 750. Jedyne tego typu urządzenie. Bez niego inaczej tutaj nic nie zrobimy. Tak więc musimy zakupić sobie taki sprzęcik albo wynająć. Do tego będzie potrzebna mini ładowarka. Ja tutaj zdecydowałem się na Kubotę. Zresztą pokażemy wam w sklepie gdzie, co, jak i dlaczego. Czyli mini ładowarka. I tu mamy ten młot za 9000. Z dodatku, a mini ładowarkę wybrałem sobie tutaj z paku Kubota z bardzo prozaicznej przyczyny. To jest to mini ładowarka o największej prędkości, 19 km na godzinę, co generalnie może się przydać, ponieważ tych skał będziemy znowu gdzieś się szukali. Tak więc, aha, nie wiem czy już aktywowałem ten kontrakt, jeszcze nie, widzicie, ja już chciałem robić. Tak więc przyjmujemy kontrakt, oczywiście na mapie powinno się nam teraz pokazać nie cały land, tylko jakaś część na tym landzie, tak? No właśnie, ten land jest dosyć duży, zobaczcie, 21 jest dosyć dużym landem, ale całe szczęście nie na całym landzie będziemy szukali, tylko tutaj na tym obszarze oznaczonym, tak? Tak więc spoko sobie wjedziemy tutaj i będziemy poszukiwać tych kamieni. Dobra, podłączymy sobie ten młot. O, nie podłączyłem. Dobra, i lecimy szukać. Tutaj oczywiście te skały będą zaznaczone takimi chorągiewkami. Problem jest tego typu. Mam takie wrażenie, że w okresie jesiennym powinien być jakiś specjalny bonus. Z racji tego, że zobaczcie, te flagi są w kolorze czerwonym. A zobaczcie, ile tutaj tego czerwonego jest w okresie jesiennym. Oczywiście Giants tutaj chwali się tym, że dodał nowe krzaki i one będą zmieniały kolory wraz ze zmianą pół roku, co jest fajne. No jak widzicie tutaj nie oszczędza nas i normalnie epatuje tymi krzakami. Wszędzie są te krzaki. Tak więc, no rzeczywiście powiem wam, że to jest troszeczkę uciążliwe autentycznie, jeżeli się pracuje w lesie, bo jak zetniesz drzewo i one upadnie gdzieś w takie krzaki, to za bardzo nawet nie wiadomo gdzie one jest. My sobie teraz pogrywamy dosyć dużo na live'ach. I szczerze mówiąc, to jest problem, autentycznie. O, ale właśnie, znalazłem gdzieś przez przypadek, bo zobaczcie. Tu jak to jest zbunkrowane. Tam dalej jest flaga, tak? Tak więc jest czerwona, czerwień i tam następna jest. Tak więc świetnie, udało nam się. No i co tutaj jest ważnego? Ważne jest to, aby aktywować ten młot. I tutaj zaraz protip będzie jeden. To w ogóle bardzo fajnie wygląda.
pierwszym raz jak rozwalałem te skały, to naprawdę było naprawdę elegancko, bo to są fajne dźwięki. Puszczamy sobie ten mod, ustawiamy nad skałą, wciskamy B. Fajna animacja, dźwięki, rzeczywiście rozwalamy kamienie. Elegancko to wygląda. Nawet po dźwięku można się zorientować, kiedy ten duża skała pęknie. O, już w tym momencie, już dźwięk się trochę zmienił i już praktycznie chyba w tym momencie. O, właśnie. Tutaj dodatkowo mamy kamienie się tworzą, takie mniejsze. Nie wiem, nie było nigdzie napisane, żebym mógł, czy mogę sprzedać te kamienie, tak więc nic tutaj nie będziemy zabierali, nic nie będziemy ryzykowali. Taki pro tip. Wyłączajcie sobie ten młot. Bo zobaczcie, on jest teraz cały czas włączony i podjadę do kamienia, on automatycznie wychwytuje, że jest to kamień i zaczyna go rozwalać. Tak więc tutaj wiecie, że powinniśmy omijać kamienie, które nie są oflagowane. Tak więc w momencie, kiedy kończycie tutaj pracę i wykonujecie tutaj ten kontrakt, po prostu wyłączcie, wciśnijcie literkę B, żeby zdezaktywować ten mod, bo później może być taka sytuacja, że tylko podjedziecie sobie pod jakiś kamień, nawet nie będziecie wiedzieli, czy on jest oflagowany, czy też nie, i po prostu mod zacznie działać, bo on tak po prostu działa. No dobra, ja tutaj mam znaleźć ile? 9 tych kamieni? No to troszeczkę sobie tutaj pojeździmy. No i proszę bardzo, zobaczcie jak to jest fajnie ukryte. No i rzeczywiście zimową porą podejrzewam te kontrakty będzie o wiele, wiele łatwiej tutaj ogarnąć. To jest chyba ostatnia skała, którą muszę tutaj rozwalić. Zaraz zobaczymy sobie. Tak, to jest ostatnia skała. Dobra, zobaczymy. Fajne te dźwięki, animacje, bardzo mi się to podoba. Elegancko. Dobra, skończyliśmy. No i teraz trzeba odebrać nagrodę, tylko wyłączmy sobie jeszcze ten młot. Szczerze mówiąc, powiem wam, że... Dobra, odbierzmy. Tutaj żadnych błędów nie ma, spoko, powinno być 4400. I dostaliśmy 4400. Tym razem wszystko było ok. Jeszcze wracając do tych kamieni, czy też skał nieoznaczonych. Szczerze mówiąc, jak tutaj jeździłem, to nie znalazłem takowych. Znaczy, jest taki duży, takie duży głaz, ale to widać, że od razu, że to nie jest coś do usuwania, bo jest to po prostu zbyt duże. Tak więc tutaj akurat takiej sytuacji nie było, że było jakieś większe ryzyko, że usunąłem jakieś skały, których nie powinienem usunąć, ale na innych terenach, na innych kontraktach taka sytuacja może być. Dobra, tyle jeżeli chodzi o usuwanie skał. Ostatnim rodzajem nowych kontraktów, można by powiedzieć, nie jest aż taki nowy, tylko stary kontrakt transportowy. Otóż kontrakty transportowe w farmingu wcześniej bywały, chociażby w 19 i jeszcze wcześniej, natomiast Farming Simulator 22 tych kontraktów takich właśnie transportowych nie ma. Dzięki dodatkowi platynowemu to te kontrakty wracają, no ale tutaj możemy tylko i wyłącznie transportować drewno. Więc co możemy przeczytać o tych kontraktach transportowych w pomocy? Drugim nowym typem, to znaczy u nas trzecim, no bo to my w innej kolejności robimy, drugim nowym typem misji jest misja transportowa. Wynajęto cię do przetransportowania ściętych drzew do południowego tartaku. Punkty załadunkowe mogą się znajdować w dowolnym miejscu na mapie. Odpowiadasz za wszelkie straty, więc nie dostarcz ich przypadkiem do nieprawidłowego miejsca. Tak więc tutaj nie wiem, czy można uszkodzić te drzewa, czy można właśnie mieć jakieś straty spowodowane tym, że gdzieś uszkodzimy drewno. Nie wydaje mi się, tylko chyba chodzi o to, żeby po prostu do odpowiedniego punktu dostarczyć. Wszystkie chyba te kontrakty musimy realizować w południowym tartaku, czyli tym tartaku, który jest punktem sprzedaży tutaj. A oczywiście możecie gdzieś tam przez przypadek zawieźć gdzie indziej, no to wtedy będzie chyba to niefajnie. Też jest dosyć ciekawie, jak wygląda zaznaczanie takiego kontraktu. Nie jest to tak, jak wyglądało wcześniej, że to była jakaś powierzchnia, tylko jest dokładnie punkt zaznaczony. Ja tutaj wybrałem sobie kontrakt, który jest na terenie bodajże
Farmlandu 25, tak, 25, no bo jak widzicie jest niedaleko. Mam też taką opcję do 14, to jest dosyć daleko, tak więc wybrałem sobie ten farmland bliżej i powiem wam, że tutaj naprawdę całkiem niezłe pieniądze można zarobić. 19 sztuk drewna przetransportować i dostaniemy za to 10 tysięcy. Podejrzewam, że te drewno jest mniej warte niż te 10 tysięcy, ale może się mylę. To zależy też od poziomu rozgrywki. Tak, to jest prawda. Dobra, do tego, do załadunku użyjemy takiej potężnej ładowarki, która jest tutaj właśnie w tym dodatku. Volvo L200H. No i będziemy wywozili też również sprzętem, który pochodzi z dodatku. Piękne Volvo, klasyczne. Z naczepą w układzie 2x6. To oznacza, że mamy dwa, jak gdyby dwa rzędy po 6 metrów możemy sobie tutaj ustawiać. Te kłody mają chyba 5 metrów długości, tak więc jest idealnie. Dobra, wsiadamy sobie i ładujemy to. Takim sprzętem jest to przyjemność. Chociaż powiem wam, że sterowanie tym jeszcze za bardzo nie opanowałem, z racji tego, że na ten dodatek ja sobie szykuję joystick, tak? Zbieram pieniądze na joystick i tak dalej. I sobie tutaj będę chciał zakupić joystick, ponieważ tutaj operowanie tymi sprzętami zaawansowanymi, no nie jest aż takie łatwe, szczerze mówiąc. A ładowanie innymi ładowaczami też nie jest jakoś wybitnie łatwe. Z tego co wiem, to właśnie tym ładowaczem ładuje się stosunkowo prosto. No i rzeczywiście, to może być prawdą. Tak wygląda tutaj rzeczywiście, że może to być prawdą. Tylko tak, podnieś jak to będzie podnosiło się. Zobaczcie, tyle drewna tutaj załadowałem. Ale to jest potężny ładowacz. Potężny, potężny. Dobra, teraz sobie podjedziemy. I wrzucimy to. Jeszcze jedną rzecz zauważyłem. No, nie z... Dobra. O, właśnie, za chwilę będziemy musieli tutaj jeszcze obniżyć sobie. Bo tutaj za wysoko będziemy ładowali. Obniżymy. A, musimy włączyć najpierw pojazd. O, proszę bardzo. Będzie łatwiej nam tutaj załadować. Spoko. No i tutaj sobie załadujemy. Jak widzicie, ten ładowacz jest naprawdę spoko. Tutaj nie ma jakichś większych problemów, żeby załadować. Co nie jest takie oczywiste w przypadku innych ładowarek, których jest tutaj mnóstwo. W przypadku innych ładowarek, w przypadku tej dużej, to jak widzicie, ten chwytak naprawdę chwyta te drewno, a może to dlatego, że tu jest kontrakt i te drewno jest idealnie ułożone, ma idealną wielkość i tak dalej. Może to też być prawdą, może. Dobra, w każdym razie wrzucamy sobie tutaj spokojnie, załaduję sobie tą drugą część, no i jedziemy sprzedać te drewno. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych problemów. Drzewo załadowane, no i odwozimy. Powiem wam, że tutaj jazda tymi leśnymi duktami jest naprawdę fajną rzeczą. Naprawdę jest to w niektórych miejscach, niektóre mosty, to jest naprawdę bajkowa sytuacja. I tutaj naprawdę bardzo lubię sobie po prostu jeździć różnymi maszynami po tych klasach, bo to rzeczywiście jest naprawdę fajna sytuacja. Mapa jest dosyć charakterystyczna. Mało tych pól jest rzeczywiście i nie każdemu się podoba, ale tutaj mnie popchnęło. Ale trzeba przyznać, że widoczki są tutaj naprawdę fajne. Chociaż tak jak mówiłem, no, minusem są tego typu sytuacje, że tutaj za bardzo ten farming to tak nie można go doznać. No bo rzeczywiście tych pól za wiele nie ma i nawet nie ma aż tak dużo miejsc, na których można by generalnie utworzyć pola. Zresztą najprawdopodobniej zrobimy sobie też właśnie taki materiał, w którym właśnie będę wskazywał miejscówki, gdzie generalnie można by sobie te pola gdzieś tam zainstalować, że się tak wyrażę. Bo takich miejsc jest tutaj kilka. Niektóre są takie płaskie, ale no nie wszystkie są takie idealne. Ojej, chyba źle wjechałem. Bo tutaj będę musiał przez tory przejeżdżać, czy tutaj? A, mogłem objechać z tamtej strony, ale dobrze. Jedziemy tutaj, tylko żeby się nie wywrócić. Chociaż nie, o, tu stabilna jest ta maszyna mocno. No i tutaj, no, to jest moje ulubione miejsce, przez które tutaj przejeżdżam. Dobra, sponiewierało nas, ale dobra, elegancko.
Mam nadzieję, że tutaj nie będzie. O, ale miałem szczęście, bo pociąg jedzie. No, by było trochę nieciekawie. Dobra. Czas sprzedać te drewno i zobaczyć, czy. Aha, właśnie, bo musimy to sprzedać, tak? Dobrze. Ukończono kontrakt i dostałem jeszcze 25 euro dodatkowo. Teraz tak, sprawdźmy, jak wygląda ten kontrakt. Jest wszystko ok. Czyli naprawdę z tych wszystkich kontraktów najłatwiejsze i najbardziej, jak gdyby, takie kontrakty, gdzie rzeczywiście dużo pieniędzy można zarobić, no to są kontrakty transportowe. Oczywiście do tego musimy mieć odpowiedni sprzęt, i tutaj szybko poszło, ponieważ miałem tutaj potężną maszynę do załadunku, ale wydaje mi się, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o czas, tutaj proszę bardzo, i to o pieniądze, jak najbardziej. Tyle, jeżeli chodzi o kontrakty do, w dodatku farming. W dodatku platynowym do Farming Simulator 22. Są one dosyć ciekawe. Niektóre zajmują dużo czasu, niektóre mniej, ale można sobie popróbować. Pozdrawiam, Anton.